Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj temat, który jest z nami przez cały ten tydzień, czyli temat protestów różnych, nazywanych strajkiem kobiet, o tak należałoby chyba powiedzieć, nazywanych, bo to jest chyba duże nadużycie. No i tematy poboczne, których też jest sporo. Moim Państwa gościem dzisiaj Adrianna Gąsiorek z Obozu Narodowo-Radykalnego. Czołem, witam serdecznie. Czołem, dzień dobry Państwu. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, wspierania naszej pracy również finansowo, dane w opisie. Może, no ponieważ tutaj po prostu materiału do omawiania przybywa z dnia na dzień, ale zacznijmy może od źródła. 22 października, prawda, jest to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które wykreśla przesłankę eugeniczną, jeśli chodzi o prawną dopuszczalność aborcji w Polsce. No i rozpoczyna się no po prostu piekło, rozpoczyna się takie swoiste pandemonium, protesty różnorakie, manifestacje bardzo wulgarne. Może warto przytoczyć na początek dane, które już tu w którymś komentarzu przytoczyłem, takie dane liczbowe, żeby zobrazować skalę problemu i porównać to ze skalą manifestacji, bo skala problemu to jest niecałe 400 tysięcy urodzeń w Polsce rocznie i 1000 aborcji z tej przesłanki eugenicznej, czy 1100, oczywiście w zależności od roku to tak różnie było, ale to mniej więcej w tych granicach się kształtowało. I masowe protesty z tym związane, dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach. Dlaczego ten temat akurat no, w tym momencie jeszcze do tego, gdzie no, nie wolno praktycznie niczego, nie wolno żadnych manifestacji powyżej 5 osób przeprowadzać, dlaczego taki spowodował wybuch? To znaczy ja bym się w ogóle cofnęła jeszcze wcześniej, jeżeli chodzi o te wszystkie strajki czy manifestacje, bo pamiętaj, że wcześniej mieliśmy też rolników, tak, z tą piątką Kaczyńskiego, antykowidowców. Moim zdaniem to, że w ogóle te strajki gdzieś się zaczynają pojawiać, to nie jest rzecz przypadkowa i wydaje mi się, że no, oba już wspomniane przeze mnie jednak były dosyć słaboliczne. Więc temat aborcji akurat w tym czasie, tak, kiedy jesteśmy w środku pandemii, czy ktoś nią wierzy, czy nie wierzy, no to jednak wiadomo, sytuacja jest zupełnie inna normalnej rzeczywistości. I do tego jeszcze właśnie temat aborcji, który no, jest takim tematem naprawdę angażującym praktycznie wszystkie osoby, tak? Całe społeczeństwo gdzieś w tym temacie zabiera głos. I wydaje mi się, że no to był kolejny właśnie taki zapalnik, żeby jeszcze więcej gdzieś ludzi pojawiło się na ulicy. Jaki jest cel w tym, to pewnie się gdzieś tam pokątnie dowiemy za jakiś czas. Natomiast tak jak mówię, no temat jest na tyle gdzieś tam budzący i kontrowersje po jednej i po drugiej stronie, tak? Ten kompromis aborcyjny, który gdzieś tam został przyjęty z tego pamiętam. Więc no, to było pewne, tak, że te strajki gdzieś nabiorą na sile. A do tego, tak jak mówiłeś, no, to nie jest strajk tylko gdzieś tam kobiet, które po wyroku Trybunału, który w zasadzie no, nie powiedział nic nowego, tak? W zasadzie tylko gdzieś stwierdził, czy ten wątek aborcji eugenicznej jest zgodny z Trybunałem Konstytucyjnym, tak? Nic tutaj w zasadzie innego się nie zmieniło. Natomiast zaczynają się pojawiać inne grupy, tak, które gdzieś w tym marszu zaczynają iść, tak? To są, nie wiem, gdzieś młodzi ludzie, którzy, nie wiem, po nauce zdalnej się po prostu nudzą i mają ochotę wyjść po ulicy, na ulicę gdzieś krzyczeć coś. Jest grupa osób, które przybywa sobie za, nie wiem, niszczenie właśnie kościołów, pomników. Tego ja najbardziej nie jestem w stanie zrozumieć. I widzimy, że po prostu tych manifestantów jest coraz więcej w zasadzie z różnych przyczyn, tak? Bo jak wiesz, słyszę, że do tego strajku kobiet gdzieś zaczynają przyłączać się rolnicy,
gdzie w zasadzie są to grupy no, naprawdę dosyć sprzeczne moim zdaniem światopoglądowo, bo jeszcze niedawno kobiety, które w tych strajkach idą, jasno popierały piątkę Kaczyńskiego, więc no, naprawdę takie jakieś dziwne połączenia teraz widać na ulicach miasta. Do tego pewnie też dochodzi takie zdenerwowanie, wkurzenie po prostu ludzi na całą sytuację związaną z partią rządzącą, na całą sytuację związaną z pandemią, na te wszystkie ograniczenia, które są naprawdę w niektórych momentach tak absurdalne, że no ludzie widzą, że po prostu coś jest nie tak. Więc wydaje mi się, że tych aspektów, dlaczego tych manifestantów jest aż tylu, no naprawdę są bardzo złożone. Są różne grupy, niekoniecznie tam chodzi właśnie tylko o temat aborcyjny. To prawda, że przecież no już postulaty się rozwijają, ale jeszcze żeby zostać, bo w ogóle sama nazwa Strajk Kobiet, no co już powiedzmy jakby ma swoje korzenie w tym tak zwanym czarnym proteście, który miał miejsce 4 lata temu, kiedy była procedowana w Sejmie ustawa obywatelska, w ogóle zakazująca aborcji, odrzucona zresztą głosami, no, posłów wszystkich partii obecnych ówcześnie w parlamencie, no to w ogóle są takie główne punkty, jakby w dyskusji, kiedy się dyskutuje z tą drugą stroną, że prawda, kobiety protestują. I generalnie jest taka moralność Kalego, że mężczyzna zasadniczo, jeśli jest pro-life, nie ma prawa się wypowiadać, no chyba, że popiera kobiety. No a przecież są też kobiety pro-life, powiem więcej, jak ja się rozglądam, powiedzmy, po moich znajomych, no może to też dlatego, że z częścią osób po prostu przy tej okazji nie utrzymuję kontaktu, jeśli oni uczestniczą w takich zajściach, jakie mają miejsce teraz, ale no jest dużo, dużo kobiet, które są za życiem i ich głos jest kompletnie ignorowany. Tak, wiesz co, tutaj wydaje mi się też, że sprawa taka, że jest różnica między udział właśnie w czarnych strajkach, w tych czarnych marszach jeszcze wcześniej, ponieważ ja na przykład staram się śledzić po prostu te grupy, w szczególności tu u mnie w mieście. Widzę też że tak, z liceum, czy z jakiejś właśnie, czy ze szkoły, no po prostu z różnych czasów, które właśnie biorą w tym udział. I to bardzo często są osoby wierzące, które chodzą do kościoła, które na przykład nie brały udziału w czarnych protestach. I wydaje mi się, że one teraz wyszły na ulicę, ponieważ no, ta manipulacja naprawdę sięgła już zenitu. Jak ja słyszę, że nie wiem, środowisko pro-life wymaga od kobiet, bo nie wiem, przez 9 miesięcy nosiły w sobie martwe dziecko, i po prostu dochodzi do takich sytuacji, no to nikt przy zdrowych zmysłach z pro-life by czegoś takiego nie wymyślił, tylko jakieś właśnie lewicowe aktywistki, które tym młodym ludziom po prostu no tak mieszają w głowach, że to naprawdę jest niesamowite, no bo zauważ, jak ja widzę na zdjęciach, nie wiem, 13-14-latki z tymi hasłami, to znaczy, że one tam no, przyszły same, ale są sterowane przez kogoś. I tak samo jak udostępniałam wiele filmików właśnie z tych manifestacji, to wiesz, ty mówisz o mężczyznach, którzy w jakiś sposób gdzieś wspierają te strajki kobiet, ale są sytuacje, w których to faceci z megafonu po prostu zaczynają krzyczeć, skandować jakieś hasła, a widać, że nie wiem, dziewczynki w wieku 13-14 lat z tymi postulatami strajk kobiet zaczynają powtarzać to za tymi facetami, więc no tu ewidentnie widać, że no ktoś tym marszem steruje, tak? To nie jest tylko tak, że ci ludzie sobie wyszli gdzieś tam oddolnie, ale te wszystkie Lampert, Magdy i tak dalej, które gdzieś tam próbują też lewica po prostu polityczna jakiś byt na tym gdzieś po prostu sobie zrobić. No widać, że gdzieś wykorzystują po prostu te kobiety. I tak jak mówię, no ja osobiście widzę tu w moim mieście, że tych kobiet teraz wyszło zdecydowanie więcej. Takich, które właśnie w tych czarnych protestach nie brały udziału, a którym się notorycznie przez ten czas, bo lewica nie spała przez te 4 lata, tylko notorycznie się wmawiało, tak, że kobiety będą właśnie, nie wiem, będzie ryzykowane ich życie, co jest w ogóle absurdalne, tak, bo nikt z pro-life nie neguje, że kobieta ma nie ochraniać swojego życia, tak? Więc po prostu no, ta propaganda gdzieś cały czas pracowała i efekty teraz widzimy.
No już nie wspomnę o środowiskach katolickich, które moim zdaniem prywatnym były bardzo wierne w tych wszystkich aspektach, zarówno w walce o ochronę życia poczętego, jak i w ogóle w ochronę o swoje wartości. I teraz widzimy tego pokłosie, tak, że no niestety ci młodzi ludzie, ja widzę, już nie mają, wiesz, takiej świętości, że nie są w stanie wejść do kościoła, czegoś zdemolować i tak dalej. Na przykład po tych wszystkich dzwonił do mnie tata i mówi, że no, że on jest przerażony. Jak pamięta czasy, to nawet w momentach, żeby się msza skończyła i dopiero wtedy gdzieś tam zaczynali te swoje nikczemne działania. A teraz ci młodzi ludzie, widziałam na tych filmikach, oni się nawet cieszą, że są w stanie wejść, coś zdemolować, zniszczyć właśnie, czy jakieś profanacje robić w środku, w kościele, czyli gdzieś tam te świętości praktycznie w tych młodych ludziach, którzy biorą udział w tych marszach, no nie istnieją. To prawda, to prawda. To jest chyba w ogóle wielka porażka Kościoła, że no powiedzmy wyhodował, bo powiedzmy sobie szczerze, no tyle jest różnych tam grup przykościelnych, ale one teraz nie bronią tych kościołów przed profanacjami, bo ile same protesty jeszcze można było byłoby zrozumieć, no bo mamy póki co przynajmniej ustrój demokratyczny i każdy sobie może protestować. Aczkolwiek, no powiedzmy, dziwi fakt, że tak gorliwi zwolennicy i wyznawcy wręcz religii COVID-a, którzy za podważanie jedynie słusznej wersji chcieli ludzi karać, teraz to ignorują kompletnie, te wszystkie zalecenia sanitarne, no to atakowanie kościołów jest już czymś niedopuszczalnym, a niestety, no ja widzę wiele osób, które też były gdzieś tam, czy są nadal związane z kościołem i ustawiają sobie pioruny na profilówkach, bo po prostu nie wpojono im chyba jakichś zasad w tym kościele. Było na zasadzie, no fajnie, że przychodzicie tutaj, fajnie jest, bawimy się. I to chyba niestety cała ta prawa strona jest, ale niestety w dużej mierze również Kościół temu wszystkiemu winna. Tak. Przepraszam, zgadzam się z tym w 100% właśnie. Z jednej strony mamy taki kościół, tak jak mówisz, zabawowy, tak? Czyli gdzieś tam przy gitarce pośpiewamy, przecież sporo tych dziewczyn z OAS, czy z jakichś innych właśnie, tak jak już mówisz, tych szkółek parafialnych bierze udział teraz w tych protestach. Ja sama widzę osoby, które wiem, że są to zdeklarowanymi katolikami, którzy faktycznie chodzą na msze systematycznie i tak dalej, którzy w tych protestach biorą udział. I tak przyznam szczerze, że jak sama gdzieś tam prześledzę swoje nauczanie na przykład religii w szkole, to ja przyznam, że takie tematy właśnie jak aborcja, eutanazja, to nie było brane gdzieś tam faktycznie, wiesz, przy rozmowie, żeby gdzieś pokazać stanowisko Kościoła, żeby tym młodym ludziom coś na ten temat powiedzieć. Raczej się unikało po prostu takich tematów. I teraz takie są efekty, że ci ludzie, no, tam nie ma takiego zgrzytu, który gdzieś wydaje mi się w nas jest, jak sobie o tym pomyślimy. Oni twierdzą, że to jest dopuszczalne, tak? Nawet aborcja, taka wiesz, na życzenie do 12 tygodnia ciąży, a bycie katolikiem to dla nich to nie ma żadnego zgrzytu. I to jest dosyć ciekawe, dlaczego doszliśmy do takiego elementu. I druga sprawa, która też wydaje mi się tutaj, Kościół katolicki też się powinien na tym zastanowić, to takie na siłę, wiesz, pokazywanie tego nastawiania drugiego policzka, tak? Chowania się po prostu gdzieś na zasadzie takiej, że no lepiej być biernym, tak? Gdzieś tam nie wychodzić, że wszystko gdzieś tam osiągniemy modlitwą. Oczywiście modlitwą osiągniemy bardzo dużo, natomiast w tym momencie teraz, jeżeli my gdzieś nie staniemy, nie zaczniemy chodzić, tak jak teraz się gdzieś grupujemy pod tymi kościołami, to naprawdę no, będzie coraz gorzej z tym. Dlatego no, ja się cieszę, jak widzę, że coraz więcej tych grup gdzieś tam się formuje. Na przykład w moim rodzinnym mieście, tak, jeszcze kilka dni temu to było 4, gdzieś 5 osób, które stały pod kościołem. Wczoraj było kilkadziesiąt osób. Więc no, pomalutku, ale ci katolicy gdzieś się budzą i chcą wychodzić i bronić tych swoich wartości. Bardzo często też stoją z nami osoby, które nie są wierzące,
a nawet osoby, które nie do końca potępiają te strajki, tak? Tylko chcą jasno zaznaczyć, że strajk strajkiem, a niszczenie właśnie wartości polskich, wartości katolickich, bo to są zupełnie inne rzeczy. Nawiązując do tego, że no właśnie często mężczyźni prowadzą strajki kobiet, a taka sytuacja chociażby miała miejsce w Łodzi, gdzie to właśnie te wszystkie protesty prowadzi jeden taki, no nie wiem, czy słowo pan nie będzie nadużyciem i w ogóle nie zdyskryminuje tego człowieka, bo tak jest teraz lewicowa mądrość etapu, no osoba z Wiosny prowadzi, prawda, strajki kobiet. To właśnie jest też ciekawe, że trudno to jest taki wielowątkowy temat, że i ten mężczyzna prowadzi, właśnie reprezentujący polityczną lewicę, i pojawiają się teraz takie gdzieś tam wpisy w internecie, na przykład ze strony środowisk kibicowskich, że no jesteśmy za kobietami, bo tam często nasze siostry, dziewczyny w tym chodzą, ale jesteśmy przeciwko tym wszystkim aktom wandalizmu, demolowaniu kościołów. No tyle, że nie wiem, czy takie podejście, to mi przypomina takie ze starego systemu wyrażenie: socjalizm tak, wypaczenia nie. No to jest coś w tym stylu, bo to jest, ci ludzie zdają się nie zauważać, że bez radykalnej lewicy te protesty by najzwyczajniej w świecie nie zaistniały. I to jest właśnie, nie wiem jak tu się do tego odniesiesz, bo dla mnie to jest, no powiedziałbym, pomieszanie z poplątaniem. To znaczy powiem ci tak, że po pierwsze faktycznie mogą sobie nie zdawać sprawy skali zaangażowania na przykład polityków, jeżeli chodzi o te strajki. Pewnie też patrzą na to z perspektywy, tak jak mówisz, gdzieś kobiet swoich, które biorą w tym udział i wcale nie są nastawione właśnie gdzieś tam, nie wiem, na burzenie, niszczenie kościołów i tak dalej. Tylko ja mam takie wrażenie, że my troszeczkę źle do tego podchodzimy, bo chociażby dzisiaj właśnie na tych wszystkich grupach obrońców kościołów i tak dalej, bardzo często pojawiają się, teraz wstawiane są zdjęcia właśnie kibiców z takimi transparentami, o którym mówisz, że popieramy kobiety, ale nie popieramy PiS-u ani niszczenia kościołów. I mam wrażenie, że my tak bardzo się trzymamy tego, że kibice to są tylko, nie wiem, narodowcy, osoby wierzące i tak dalej. No nie, ja sama widziałam właśnie osoby, które z jednej strony gdzieś udostępniały, wiesz, barwy kibicowskie, wiem, że chodzą na mecze, a po pierwsze chodzą w tych marszach, nie wiem, udostępniają rzeczy partii Razem i tak dalej. Musimy sobie zdawać sprawę, że środowisko kibicowskie jest tak szerokie, że naprawdę tam są przeróżne postawy. I są kibice, którzy przychodzą z nami, wiemy, że są pro-life, którzy bronią tych wartości i tak dalej, a są kibice, którzy naprawdę są po zupełnie innej stronie barykady, a łączy ich po prostu, nie wiem, no miłość do klubu, tak? Natomiast poglądowo to jest bardzo duża mieszanina, dlatego ja wychodzę z założenia takiego, że ci kibice, którzy faktycznie są z nami, bronią właśnie teraz kościołów, tak, bronią w ogóle postawy pro-life, no to trzeba się cieszyć i po prostu gdzieś z nimi jak najbardziej współpracować, ale moim zdaniem nie możemy zakładać, że całe środowisko kibicowskie taką postawę ma, no i te transparenty też o tym świadczą po prostu. No to jest taki mit, który od pierwszych marszów niepodległości jakby pokutuje. Ja pamiętam takie stwierdzenia sprzed kilku lat, że no politykę trzeba robić dobrymi relacjami z kibicami, no gdzie wiadomo, że to nie działa, bo tam na stadionach jest cały przekrój społeczeństwa. Może są, powiedzmy, jakieś trochę przechył w prawo, w innych klubach przechył w lewo, no ale ten mit kibicowski, no wydawało się, że no już odszedł w zapomnienie, ale niestety gdzieniegdzie on pokutuje i moim zdaniem jest po prostu pomyłką takie branie kibiców jako monolit. Tak, oczywiście, no wiesz, jak dla mnie, tak jak mówię, no środowisko jest tak ogromne, że ciężko, żebyśmy faktycznie, wiesz, tylko się skupiali na tych, którzy mają gdzieś poglądy narodowe. Ja myślę, że mimo wszystko jest ich więcej, natomiast to jest takie
Tak jak mówiliśmy, właśnie na siłę branie, że oni faktycznie mają wszyscy takie same poglądy i w tym momencie, gdzieś staną za nami. Ci, którzy mają taką potrzebę, to stają. A poza tym, no, mam wrażenie, że też, wiesz, wiele rzeczy się zmieniło, jak na przykład widzę po niektórych miastach, tak? Kiedyś te wszystkie uroczystości, czy na 1 marca, czy na 1 sierpnia, tych kibiców było zdecydowanie więcej. Więc też mi się wydaje, że no, po prostu taka bierność gdzieś nastąpiła, że nawet się o tych poglądach narodowych, no czasami nie biorą udziału. Jak pamiętam te pierwsze właśnie marsze niepodległości, czy nawet uroczystości w poszczególnych jakichś miejscowościach, to zdecydowanie więcej tych kibiców było. Teraz jest tego mniej. Nie wiem, z czego to się bierze, czy po prostu już tak jak, nie wiem, dorośli akurat i po prostu już nie biorą udziału w takich rzeczach, czy się zmieniło jakieś po prostu podejście. No tego nie wiemy, bo trzeba by było być bardzo w środku tam konkretnych klubów, co się dzieje. Natomiast tak jak mówię, no mnie to akurat osobiście nie dziwi. Ja się cieszę, że tutaj w Bielsku mamy naprawdę pokaźną grupę kibiców, którzy zawsze biorą udział w takich pronarodowych czy prolajferskich wydarzeniach. A jest rzesza też takich, którzy, no wiesz, podpiszą się właśnie pod takim transparentem, a też takich, którzy w ogóle nie są zainteresowani ani jedną, ani drugą stroną i w ogóle nie biorą udziału w tego typu rzeczach, tylko, nie wiem, no, bardziej skupiają się na formie samego kibicowania swojemu klubowi i tyle, nie? Kolejna rzecz, którą jeszcze należy odnotować, jeśli chodzi o te protesty, to nie tylko agresja, to jest jeszcze taka, no taka wulgarność, która jeszcze niedawno pewnie by nie przeszła w ogóle w przestrzeni publicznej. No jeśli główne hasła tego protestu są takie, że no nie nadają się tu do cytowania na antenie, bo raz to nie przystoi, dwa YouTube by nas mógł zdjąć za to, no to świadczy o czymś, że no gdzieś został popełniony błąd. Powiem więcej, został popełniony błąd przy wychowywaniu tych młodych ludzi, gdzie ja widziałem, no niektórzy to się zachowywali po prostu jak opętani w trakcie tych demonstracji. I to jest chyba też błąd taki, że obecnie rodziny uważają, że dzieci wychowa szkoła, szkoła uważa, że dzieci wychowają rodzice, a dzieci są wychowywane przez pseudoautorytety tam z Instagrama i Facebooka. Tak, nie dość, to z jednej strony mówisz o młodych ludziach, ja tu nie twierdzę, że trzeba gdzieś tam ich bronić i tak dalej, natomiast wiesz, jak ja widzę te wszystkie postaci z partii politycznych, tak, tą całą organizatorkę strajków kobiet, no to są jednak osoby, no już powiedzmy koło głównie 40, 50, tak, więc to nie jest kwestia tylko młodych ludzi, a jak słuchasz ich wypowiedzi, to naprawdę włosy dęba stoją. I też widzę właśnie tak, jak mówisz, nie znam po prostu, nie wiem, kogoś, kto byłby, powiedzmy, na Instagramie gdzieś miał spore zasięgi i napisałby, że tak, on nie zgadza się z tym, co się dzieje i tak dalej. Po prostu wszyscy jak jeden mąż zaczęli wrzucać, wiesz, te pioruny i tak dalej. Ci młodzi ludzie też są tym zafascynowani, tak? Mój celebryta idzie, wiesz, w tym samym marszu, co ja, tak? To jest w pewien sposób modne dla tych młodych ludzi, którzy, oni nie do końca są nawet, wiesz, świadomi, mam wrażenie, niektórzy, w czym biorą udział. Ale jest modnie, idzie koleżanka, idzie kolega, tak? Jest zdalna nauka, więc posiedzieliśmy trochę przy komputerze, teraz idziemy się wykrzyczeć, jeszcze wiesz, te hasła takie dotyczące rewolucji i tak dalej. Mi się pokazuje, że po prostu nie wiadomo, co teraz mogą iść działać i to gdzieś młodych ludzi zachęca. Dokładnie takie same niektóre osoby miały nastawienie, nie wiem, jak brały udział w Marszu Niepodległości, tak? Nie do końca był ten przekaz patriotyczny dla nich istotny, tylko to, że idzie duża grupa ludzi, tak? Krzyczą, coś się dzieje i tak dalej. Wydaje mi się, że część młodych ludzi właśnie teraz też w ten sposób po prostu na to patrzy. I tak jak mówisz, no te filmy niektóre, jak ja słyszę, i tych hasłach, właśnie sposób, jaki kierują się, czy do ludzi modlących się i tak dalej, no to jest naprawdę dramat. I też z drugiej strony też widzę taką odpowiedź, która też mi się nie podoba. Ludzi gdzieś tam związanych bardziej z naszą stroną.
którzy tak wiesz, generalizują chociażby w przestrzeni publicznej czy w internecie i po prostu obrażają teraz wszystkie kobiety dokładnie takimi samymi, wiesz, obelgami, jak te, które słyszymy na tych marszach. I to też nie jest żadne rozwiązanie, bo trzeba pamiętać, tak jak mówiłaś, że jest wiele kobiet pro-life i po prostu generalizowanie, że każda kobieta, no nawet nie będę cytować, tak, te wszystkie głupie jakieś dowcipy o zmywarkach i tak dalej, to moim zdaniem jest pokłosie też tego strajku. I niestety to, co te kobiety idące tam robią też kobietom takim, które mają według mnie po prostu normalne poglądy. I to też się na nas odbija, tak, bo gdzieś po prostu to idzie tak zbiorczo. No i też ta kobiecość, tak? Ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć tych niektórych właśnie postaw, tego słownictwa. No to moim zdaniem to urąga po prostu kobiecości i to na pewno nie w taką stronę kobiety powinny walczyć o swoje prawa i a już pomijam po prostu aborcję jako w ogóle prawo do wolności, tak, do wyboru. Ja zawsze mówię, że wybór to mamy w różnych aspektach. Nie wiem, jaką książkę sobie dzisiaj przeczytam, a nie po prostu czy usunąć, zabić po prostu własne dziecko. Więc no, tak jak mówię, no, to jest wiele aspektów, które dotyczą tych młodych ludzi. I mnie to przeraża, że oni są naprawdę bardzo manipulowani, wykorzystywani przez całkiem nieliczną grupę, bo jak patrzysz na tych polityków lewicowych, czy w ogóle na tą lewicowość, to przecież to nie jest duża grupa. Natomiast no, gdzieś jej się udaje do tych młodych głów dotrzeć, a nam wydaje mi się, że coraz mniej. I tutaj też jest dla nas zadanie, jak gdzieś część tych młodych ludzi, którzy pewnie jak dorosną za kilka lat, nawet wiesz, nie będą pamiętać, że brały w czymś takim udział, bądź nie będą nawet się do tego jakoś specjalnie dobrze nastawiać. Więc też jest tutaj zadanie dla nas, jak gdzieś uratować tą część tego młodszego społeczeństwa. No to jest pewnie możliwe, tym bardziej, że jak patrzymy na postulaty, które są jakby kreowane przez te, no też liderki, no liderki wykreowane tak naprawdę przez lewicowe media tego protestu, to nie są protesty w obronie tego tak zwanego kompromisu. No ale w ogóle tu chyba powinniśmy wyjść od tego, że tu jest różnica na poziomie podstawowym, bo jeśli się zdefiniuje, że prawda, dziecko nienarodzone jest nieczłowiekiem, specjalnie używam takiego dziwnego słowa, bo ono parokrotnie gdzieś tam w literaturze występuje, właśnie czy nieczłowiek, czy przedludzie, też taka chyba powieść czy opowiadanie została napisana. No to powiedzmy, jeśli się przyjmie założenie, prawda, że dziecko nienarodzone jest człowiekiem lub nie jest, no to z tego potem już wybiegają logiczne konsekwencje i to tak naprawdę nie jest kwestia opinii, tylko faktów. Tyle, że w tym momencie już rozbuchano tak emocje, że nie ma dyskusji o faktach, jest tylko jakaś emocjonalna przekrzykiwanka i bokiem są wprowadzane też aspekty polityczne, właśnie, żeby tam generalnie najlepiej rozwiązać Trybunał Konstytucyjny, no i oczywiście obalić rząd PiS-u i tam jeszcze jakieś pomniejsze. Więc z tego się robi takie nie wiadomo co. Tam się dołączają rolnicy w ogóle też trochę na zasadzie ni przypiął, ni przyłatał. No to w ogóle robi się z tego jakiś totalny konglomerat, który mi przypomina w schemacie jedną rzecz. Wszystkie kolorowe rewolucje na wschodzie. Tak, no dokładnie, kolorowe rewolucje, które tak naprawdę nie wiedzą, do czego dążą, bo tak jak mówię, no jak widzę gdzieś tam te osoby piszące po tych, po kościołach, albo jak wczoraj to chyba było, że atakowali te pomniki poświęcone AK-owcom, tak? No co mają w ogóle te dwie rzeczy wspólnego, nawet jeżeli oni by wyszli w kwestiach dotyczących aborcji. Więc widać, że ktoś im tam na siłę opowiada, co oni nie są w stanie zrobić, jaka rewolucja. Pewnie są też, wiesz, inspirowani tym, co oglądali w telewizji, tak, w Stanach Zjednoczonych, co się działo na ulicach. I pewnie też im się wydaje, że nie wiadomo, co są w stanie w tej Polsce teraz zrobić.
Także faktycznie ja też tu widzę jakąś taką pseudorewolucję, bym powiedziała, bo ci ludzie tak naprawdę są tak z różnych po prostu łapanek, że nie wiadomo, o co im tak naprawdę chodzi. Tak samo ostatnio pytałam, no dobra, okej, chcą obalić rząd PiSu, więc który będzie lepszy? Nie, to nie mają żadnego pomysłu, no jak to rewolucja, tak, według nich, tylko obalimy, a potem zobaczymy, co się będzie działo, nie? Więc tutaj też wielu ludzi nam zarzuca, że my bronimy Prawa i Sprawiedliwości, tak, że gdzieś Kaczyński jakąś odezwę wydał i my wtedy idziemy bronić Kościoła, no to jest totalna bzdura, tak, nikt to interesuje się jakąś tam szeroko rozumianą polityką, nie będzie nas łączył z PiS-em i z Kaczyńskim, bo doskonale wiedzą, że to jest bardzo odległe od nas i nikt tego nie popiera. Natomiast no właśnie są rzucane, tak jak mówisz, takie tematy, czy tak jakieś dziwne kwestie, które gdzieś mają nie być do końca wytłumaczane, ale podburzać ten tłum, tak? To, że w ogóle się mówi tym osobom, że nie wiem, aborcja to jest zwykły zabieg, tak? Że weźmiesz sobie tabletkę, nie ma żadnych konsekwencji. Ja jestem pewna, że sporo tych młodych dziewczyn nawet nie do końca jest w stanie, wiesz, sobie wyobrazić, że one zabijają jakiegoś człowieka, czy coś w tym stylu, tylko bardziej pewnie myślą, no jakiś tam zabieg medyczny, tak, że to faktycznie nie jest jeszcze nowe życie i w ten sposób są manipulowane, tak samo jak to, że wiesz, że przez 9 miesięcy będą musiały, nie wiem, obowiązkowo nosić w sobie martwe dziecko i tak dalej, no to są takie bzdury, że ciężko sobie wyobrazić, kto w ogóle coś takiego wymyślił. Także tak jak mówię, no tych aspektów naprawdę jest bardzo dużo, takich właśnie jakichś dziwnych treści wrzucanych w te manifestacje. No to jeszcze na koniec jedna rzecz. Na kanwie tych wydarzeń pojawiła się informacja, że Obóz Narodowo-Radykalny powołuje Brygady Narodowe. Gazeta Wyborcza i inne media pospieszyły z okrzykami przerażenia i oburzenia, że ONR tworzy bojówki i w ogóle nie wiadomo co. Do walki z kobietami, jak to zaznaczyli w wielu tytułach. Takie coś się pojawiało właśnie. Tak więc od razu stawiam pytanie, czym mają być Brygady Narodowe? Co to za gatunek zwierzątka? Wiesz, no, to w zasadzie ja bym w ogóle tego nie łączyła, bo tak sporo właśnie wczoraj trochę dziennikarzy do nas dzwoniło, też rozmawiałam chyba z dziennikiem zachodnim i sporo właśnie mówiło, że Jarek zrobił odezwę, to wy powołujecie brygady, więc absolutnie to nie miało żadnego związku. Jako pierwsze w ogóle to chyba Straż Marszu Niepodległości, tak, wyszła z inicjatywą tej Straży Narodowej. Widziałam też, że Młodzież Wszechpolska coś takiego robi, ale sporo ludzi do nas pisało, no ja obsługuję tego maila Biura Prasowego ONR-u, naprawdę skrzynka teraz pęka w szwach, osób, które chciały stanąć z nami po prostu, z ONR-owcami, nie będąc jednocześnie w organizacji, właśnie po to, aby bronić kościoły, tak, to co się teraz dzieje, żeby dać temu opór. No i pomyśleliśmy, że właśnie jakaś taka inicjatywa, którą moglibyśmy szerzej skierować do społeczeństwa, które chciałoby nam gdzieś pomóc, w różnych miastach się po prostu zgłaszać i razem robić jakieś patrole, byłaby dobra. No i tutaj pomysł właśnie tych brygad narodowych, które też z jednej strony mają zrzeszać ludzi, no, na których będzie ważne też takie zajęcie sportowymi rzeczami. Także też tu chcemy robić właśnie jakieś treningi sportowe, w ten sposób gdzieś tych ludzi zagospodarować. Myślę, że już w późniejszym czasie, jak to wszystko gdzieś się uspokoi, miejmy nadzieję. Natomiast no, w tym momencie to są osoby, które gdzieś tam zwołują się w konkretnych miastach, przed konkretnymi kościołami. Tak jak mówię, no, naszym zadaniem tutaj jest przede wszystkim obrona, tak, a nie jakieś bojówki, jak to tutaj próbują te lewicowe media nas przedstawić, na kobiety. W ONR-ze jest sporo kobiet, w ogóle w środowiskach nacjonalistycznych jest dużo kobiet, więc tutaj nikt w ogóle nie będzie, nawet nie pomyślam, żeby gdzieś to było wysyłane przeciwko kobietom. To jest raz, dwa. Nie jest to też na polecenie Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości obrona właśnie kościołów, ani też trzy, nie wiem, gdzieś jakieś bronienie księży przed tych właśnie, którzy gdzieś tam mają coś za uszami i po prostu gdzieś na nich teraz jest jakiś atak. Nie, to jest obrona konkretnych miejsc, osób modlących się, wiary, naszych wartości. Skoro zostały one gdzieś po prostu na
też brane pod uwagę do ataku przy tych strajkach, to po prostu naszym obowiązkiem, moim zdaniem, jest właśnie obrona tych miejsc. Natomiast też tutaj zaznaczamy jasno, że w momencie, kiedy, nie wiem, strajk byłby skierowany po prostu, te kobiety gdzieś by szły i strajkowały, to pewnie nic takiego by nie powstało w tym czasie, ponieważ to nie o to chodzi, żeby gdzieś tam ONR teraz szarpał się ze strajkującymi, bo to jest zadanie partii rządzącej, żeby uspokajać takie nastroje, a nie nasze. My robimy to tylko ze względu na to, że zostało po prostu, no został ten atak gdzieś skierowany w stronę wartości, które dla nas są najistotniejsze i opór musi być, tak? Obrona tego po prostu jest naszym obowiązkiem i stąd pojawienie się właśnie tych brygad narodowych. Tym bardziej, że do obrony generalnie szeroko pojętego porządku publicznego w innych miejscach, na przykład biur PiS-u, są powołane różnorakie służby porządkowe, które jednakże wykazują się w ostatnich dniach bardzo niską skutecznością w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu na marszach różnych narodowych, czy chociażby w ostatnią sobotę w Warszawie. No to jest wybitny spadek skuteczności. No wybitny i taki bym powiedziała wręcz do obserwowania. Te służby teraz nadają się tylko i wyłącznie do obserwowania, co robią konkretne grupy i żeby absolutnie w to nie interweniować. I to widać w różnych miejscowościach, chyba w zasadzie poza Katowicami, gdzie faktycznie policja gdzieś ogania niektóre kościoły, natomiast w innych przypadkach to naprawdę bardziej są to obserwatorzy niż jakiekolwiek służby. Natomiast tak jak tutaj dobrze zauważyłaś, ONR nie będzie bronił ani biur pisowców, ani żadnych innych po prostu miejsc. Naszym zadaniem jest obrona konkretnych budynków sakralnych, ludzi modlących się, tak? I po prostu wartości, które zostały zaatakowane moim zdaniem celowo, ale też no, jakiś taki dziwny pomysł, żeby to po prostu ze sobą łączyć. I właśnie no, tutaj moim zdaniem obowiązkowe jest to, żeby teraz katolicy się przebudzili, mimo że no, jest taki zarzut do niektórych, że to rozkręcacie jeszcze bardziej, dajecie się gdzieś w tą grę manipulować Kaczyńskiemu i tak dalej. Ja tak mi się wydaje, że w momencie, kiedy, tak jak mówię, gdzieś oni stwierdzą, że odpuszczają i te kościoły nie będą atakowane, my się bawić tutaj w obronę Kaczyńskiego, czy jakiejś w ogóle sytuacji w kraju nie będziemy. Jesteśmy na razie tylko właśnie w tych miejscach, które dla nas po prostu są ważne i skoro policja sobie nie radzi celowo, moim zdaniem, no to my musimy po prostu stanąć i tego bronić. No dokładnie. No zresztą proszę Państwa, na koniec tej audycji tylko się zwrócę z taką prośbą. Jeżeli macie informacje o tych setkach działaczy PiSu, młodzieżówki PiSu, klubów Gazety Polskiej, którzy ruszyli bronić kościołów, prosimy o informacje, czy w komentarzach pod naszymi materiałami, czy na maila, bo szukamy intensywnie od wczoraj i jeszcze nie znaleźliśmy. Więc prosimy o informacje. Nie wiem, może na Śląsku byli. No ja nie widziałam żadnych takich przypadków. Jasne, pewnie się tam zdarzył jakiś może pojedynczy przedstawiciel PiS-u, który gdzieś tam stał, ale ja też, no wiadomo, no jak stoimy wszyscy razem, to nikt się nie pyta, kogo, kto skąd jest po prostu. Natomiast no ja nie widzę jakiegoś tutaj takiego zrywu, o którym gdzieś czytamy w mediach prawicowych, że faktycznie politycy i wyborcy PiS-u bronią kościołów. Nie, jak zwykle spadło to na nacjonalistów i no takie nasze zadanie po prostu. No dokładnie, i tym takim trochę humorystycznym akcentem, żeby nie było tak ponuro w tych niespokojnych czasach, kończymy. Moim Państwa gościem była Adrianna Gąsiorek z Obozu Narodowo-Radykalnego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia naszego kanału, do zostawiania pod filmami kciuków w górę, subskrypcji, najlepiej tych z dzwoneczkiem, i również do wspierania naszej pracy, żebyśmy mogli dla Państwa nie tylko tutaj tak w czterech ścianach, co prawda w trochę partyzanckich warunkach, ale jednak przynajmniej w spokoju nagrywać, czy to relacjonować wydarzenia gdzieś na ulicy, tak może trochę bardziej efektywnie i powiedzmy w wyższej jakości. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.